Dzień dobry drodzy, mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. Bardzo Was proszę, dajcie znać, czy transmisja jest w porządku. Zaczynamy zarodków. Już zapraszam naszego eksperta, a w oczekiwaniu na Pana doktora. O, błyskawicznie, Pan doktor nam się pojawił. Dzień dobry Panie doktorze. Witam serdecznie Panią, witam serdecznie wszystkich, którzy są zgromadzeni przed komputerami i wszelkimi urządzeniami przesyłającymi informacje. Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj live na temat zarodków, live embriologiczny, a moim i Waszym gościem jest doktor nauk medycznych Arkadiusz Samojedny z kliniki Salve Medica. Ja mam bardzo dużą do Was prośbę. Dajcie znać, czy dobrze mnie słychać, bo ja słyszę taki dziwny pogłos i nie wiem, czy tylko ja go słyszę, czy wszyscy go słyszą. Jeżeli mogę być uczestnikiem, to też powiem, że słyszę takie lekkie echo, ale nie przeszkadza komunikacji. O, ja bym wolała, żeby mnie słychać perfekcyjnie. Próbuję tu jeszcze podziałać trochę na tyle, na ile jestem w stanie. Dzień dobry. Raz jeszcze, jest podgłos. Ciągle jest, czy już go nie ma? Nie, teraz zniknęło wszystko chyba. Myślę, wróciliśmy do normy. Dobrze, czy teraz słychać nas lepiej? Nie wiemy. Dobrze jest teraz, to fantastyczne wieści. Panie doktorze, jest Pan embriologiem, diagnostą laboratoryjnym i idealną osobą do tego, żeby zadać całą masę pytań. Pytań, które tym z nas, którzy podchodzą do in vitro, tym z nas, którzy w każdym elemencie tego procesu doszukują się szans albo przeszkód, które mogą utrudnić osiągnięcie tego wymarzonego celu w postaci ciąży, my analizujemy każdy szczególnie. I szczególnie mocno przyglądamy się tym zarodkom. A nie zawsze jesteśmy w stanie właściwie zinterpretować to, co czytamy, tą informację, którą dostajemy z laboratorium, no bo to są informacje bardzo specjalistyczne. Panie doktorze, jak wygląda rozwój zarodka od tego momentu połączenia gamet, połączenia plemnika z komórką jajową, do tego momentu piątej, szóstej doby, kiedy najczęściej on jest transferowany? Tak, słusznie Pani powiedziała, że pacjenci najczęściej rozdzielają włos na czworo, przystępując do takich procedur i będąc uczestnikami tych procedur. To, co jest ważne, może jeszcze zanim zaczniemy nasz właściwy temat rozwoju zarodka, to też ważne oprócz zarodka jest stan i zdrowie rodziców. Tak? O tym też pamiętajmy, że zanim przystąpimy do procedur in vitro, dbajmy o siebie. To nasze ciała dadzą finalnie te komórki rozrodcze, te gamety, które będą początkiem nowego życia. Więc tu taka uwaga też dla przyszłych mam, przyszłych rodziców. Warto zadbać o siebie, bo to w końcu my jesteśmy poniekąd częścią tego naszego potomstwa i to my dajemy ten start dla naszych dzieci. Więc dbajmy o to zdrowie, dbajmy o właściwe odżywianie, o właściwą wagę, dbajmy o to, co jemy, jak się zachowujemy, dbajmy o nas, nasz dobrostan psychiczny. To jest ważna rzecz, bo często jakby patrząc i obserwując to, co się dzieje w klinikach, te czynniki, które gdzieś tam są zapomniane, zaniechane, są bardzo znaczącymi czynnikami, które pomagają w uzyskaniu tego wymarzonego celu, jakim jest potomstwo. To tyle tytułem dygresji. Teraz wracając do zarodka. Rzeczywiście, najważniejszą rzeczą, którą przy rozpoczęciu procedury in vitro i już w przejściu wszystkich wizyt, leków, leczenia jest pobranie komórek jajowych. Tak? Pobranie komórek jajowych w postaci zabiegów w pełnym znieczuleniu, jest to punkcja jajników, pobieramy płyn z pęcherzyków i już w tym momencie po pobraniu płynu z pęcherzyków zaczyna się ocena tego materiału. Pierwszym takim elementem, który oceniamy, który widzimy już po drugiej stronie jako embriolodzy, to jest tak zwany kompleks cumulusa, czyli komórki jajowej z komórkami ziarnistymi, z tak zwanym węzłem promienistym,
który widzimy zaraz pod lupą po pobraniu, już możemy go oceniać. Jest nawet zalecenie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, żeby ten kompleks oceniać jako kompleks prawidłowy, taki dobry z jedyneczką, czyli kompleks cumulus jedynka. I jest to taki kompleks, w którym symetrycznie rozłożone są komórki ziarniste. Wewnątrz podejrzewamy, że będzie dojrzała komórka jajowa. Dowiemy się tego dopiero za chwilę po oczyszczeniu, po tak zwanej denudacji tego kompleksu i pozostałe kompleksy, które nie spełniają tego warunku, oznakowujemy zerem, tak? Czyli kompleks w klasie zero. Mamy dwie klasy, jeden albo zero. Nie zawsze, ale może spotkać się pacjent z takim oznaczeniem w dokumentacji medycznej. Natomiast następnym etapem jest denudacja, czyli oczyszczenie tych komórek jajowych, które uzyskaliśmy w efekcie punkcji pobrania. I tutaj oczyszczamy ten kompleks z komórek ziarnistych, z komórek pomocniczych i teoretycznie powinniśmy zobaczyć ładną, dojrzałą komórkę jajową. Co to znaczy ładna, dojrzała komórka jajowa? Należy to zdefiniować. Komórka jajowa jest to taka komórka w organizmie kobiety, która jest inna od wszystkich komórek. To jest komórka, która służy do tego, żeby dać nowe potomstwo, więc nawet jej materiał genetyczny jest troszeczkę inaczej podzielony, ponieważ ta komórka przechodzi pełną mejozę. Wyobraźmy sobie, że mamy nasze komórki ciała i pewien komplet chromosomów. Jeżeli połączymy to z komórką plemnikową czy z plemnikiem, no to musimy coś zredukować, czyli połowa materiału genetycznego mamy i połowa materiału genetycznego ojca da na powrót nam znowu komórki w pełnym garniturze chromosomowym. Stąd ta mejoza. Mejoza, czyli podział redukcyjny materiału genetycznego, służy właśnie temu, żeby utrzymać stałą liczbę materiału poprzez nasze pokolenia, które następują. I teraz tak, komórka jajowa po oczyszczeniu powinna być, po pierwsze, mieć ciałko kierunkowe, które świadczy o tym, że komórka przeszła pełną mejozę. Tak? Czy jest to komórka dojrzała? Nie powinna być sfragmentowana, powinna być kulista, okrągła, tak? Nie powinna mieć jakichś nietypowych kształtów, kształtów cygara, jakiejś szerokiej przestrzeni międzykomórkowej. To wszystko decyduje o tym, że mamy dojrzałą komórkę, oznaczamy ją M2. Tak, komórka M2 to jest dojrzała komórka, która będzie się nadawała do późniejszego zapłodnienia metodą in vitro, bądź ewentualnie do zamrożenia i do przechowywania w banku w ciekłym azocie na potrzeby późniejsze. Tak wygląda samo uzyskanie komórki jajowej. Natomiast po zapłodnieniu uzyskujemy w pierwszej dobie tak zwane markery zapłodnienia. To, co często pacjenci się pytają, wcześniej była stara nomenklatura, obecnie mamy nową nomenklaturę. Markery zapłodnienia, oznaczane inaczej PN, to są tak zwane przedjądrza, czyli protonukleusy i w prawidłowym markerem zapłodnienia jest 2PN, czyli dwa przedjądrza, jedno z komórki jajowej, jedno z plemnika. 2PN świadczy o tym, że komórka nam się zapłodniła, od tego momentu mamy zarodek i zaczynamy obserwację i rozwój zarodka. Natomiast mogą wystąpić nieprawidłowe zapłodnienia, 1PN, 3PN. Takie komórki są nieprawidłowe i nie będą podlegały dalszemu rozwojowi. Po pierwszej dobie te przedjądrza zaczną nam zanikać i zaczyna nam się rozwijać powoli przez pierwsze 3 doby podział tak zwanych blastomerów, czyli komórka, nasz zarodek będzie się dzielił, tak? Będzie się dzielił na 2, 4 blastomery, aż do 8. I tutaj znów mamy do czynienia z pewną konwencją oznaczenia tych blastomerów. Czyli jeżeli mamy prawidłowe blastomery, oznaczamy je w liczbie najpierw, ile tych blastomerów mamy, a potem w klasie, tak? Jeżeli fragmentacja tego materiału biologicznego jest niska, poniżej 10%, mówimy o pierwszej klasie. Jeżeli mieści się między 10 a 25%, mówimy o drugiej klasie. I jeżeli ta fragmentacja jest powyżej 25%, mówimy o trzeciej klasie. W efekcie tego uzyskujemy informację na papierze, która wygląda jak na przykład CL4.1. Patrząc na to, my wiemy, że to jest zarodek, który się podzielił, ma 4 blastomery w pierwszej klasie, czyli z małą fragmentacją, jest dobrym kandydatem na dalszy rozwój naszego zarodka w czasie. Mogą wystąpić w
tym momencie, tak jak mówię, 4, 2, 6, 8 blastomerów w zależności od liczby blastomerów i ta druga cyfra po kropce oznacza nam klasę pierwszą, drugą lub trzecią. Są to pewne konwencje, które przyjmujemy po to, żeby stwierdzić po pierwsze, czy zarodek rozwija się zgodnie z założonym tempem, którego oczekujemy od niego po zapłodnieniu i po drugie, czy w jakimś momencie nie występują pewne zaburzenia. Następnie po trzeciej dobie, w okolicy czwartej doby, te wszystkie blastomery, które się dzielą w zarodku, ulegają pewnemu zlaniu. W biologii mówimy o tak zwanej kompaktacji. Powstaje nam morula, czyli taka struktura, która już nie widać w niej wyraźnie podzielonych blastomerów, natomiast ta morula może być też oceniana jako dobrej klasy, takiej najlepszej jedynka, czyli wszystko się zlewa, mamy jednolitą masę, nie mamy żadnej fragmentacji, mamy coś pomiędzy, czyli średniej klasy morula z oznaczeniem 2, i trójka, kiedy jest to słaba morula, bo jest duża kompaktacja, znaczy duża kompaktacja albo słaba, ale dużo na przykład fragmentacji materiału genetycznego. Następnym etapem, takim najbardziej istotnym i z którym się chyba pacjenci najczęściej spotykają w oznaczeniach i w informacji związanej z wypisami, epikryzami, związanymi z zarodkami, to jest rozwój blastocysty. W piątej, w szóstej dobie rozwija się nam blastocysta, czyli już taka struktura, która będzie później przygotowywana do transferu na świeżo zaraz po zakończeniu hodowli, bądź ewentualnie będzie mrożona i przechowywana w banku. I też ta informacja po zamrożeniu będzie tutaj cały czas tą blastocystą przypisana. Czyli tak jak mówiłem, piąta, szósta doba. I tutaj blastocystę oznaczamy po pierwsze symbolem BL, to znaczy blastocysta i w klasie mamy trzy punkty. Czyli wielkość tej blastocysty, od jedynki, dwójki, trójki, czwórki do piątki, gdzie jest już ekspandująca. I dwie następne wartości, które dawniej albo jeszcze czasami można się spotkać, były zapisem literowym A, B, C. Natomiast teraz konwencja obowiązuje w zapisie cyfrowym i mamy jedynki, dwójki, trójki i tak dalej. Czyli mamy blastocystę, która jest na przykład klasy BL 4.1.1, co dla embryologa czy też dla pacjenta powinno świadczyć o tym, że to jest blastocysta w stanie rozwoju 4, czyli bardzo ładnym. 1.1 świadczy, że zarówno komórki, które są odpowiedzialne za budowę trofoblastu, trofoektodermy, czyli te, które dadzą w przyszłości nam całe łożysko, są klasy pierwszej. I druga jedynka świadczy nam o tym, że węzeł zarodkowy, czyli te wszystkie komórki, które są komórkami macierzystymi, pluripotencjalnymi, dadzą nam ciało naszego zarodka. To jest konwencja i oznaczenie. Może się chwilę na tym zatrzymamy. Otóż to, że coś jest bardzo ładne, czy nieładne, czy brzydkie, jest pojęciem względnym. Tak? Tu zawsze przywołuję przykład taki, że jeżeli mamy kogokolwiek, kogo spotkamy, to nie możemy powiedzieć, że on jest duży, mały, wysoki, gruby czy chudy, jeżeli nie odniesiemy tego w porównaniu do kogokolwiek innego. Tak? Tak samo jest z zarodkami, z blastocystami. Ponieważ te blastocysty mamy w dużych ilościach, oceniamy je, badamy na całym świecie, pracujemy z nimi, więc ten system oceny cały czas ewoluuje, jest stworzony po to, żebyśmy mogli się odnieść do jakichś statystycznych i średnich wartości tego naszego materiału. Natomiast nie należy do tego podchodzić aż tak emocjonalnie i mówić, że no jest brzydka albo ładna i koniec, tak? I coś z tego będzie albo i nie będzie. Te blastocysty powinny rozwijać się według pewnego kanonu i według pewnych standardów i tempa w czasie. I te skale pomagają nam ocenić, czy ta blastocysta rzeczywiście rozwija się w tym tempie, czy nie rozwija i gdzieś w jakimś odchyleniu standardowym trzyma się nam tych naszych parametrów. Natomiast czasami blastocysty, które wydawałyby się, że są nie aż tak piękne, jak to pacjentki mówią, dają bardzo ładne efekty w postaci żywej ciąży, tak? Bo to jest naszym efektem końcowym, którego oczekujemy. Natomiast blastocysty ładne mogą po transferze nie dać nam też ciąży. I tego też należy się spodziewać. Pamiętajmy o tym, że średnio efektywność metody in vitro podczas zakucia i wprowadzenia tak zwanego X i plemnika do komórki jajowej, to jest w okolicach 50%, czyli mamy mniej więcej jedną na dwie szanse, że nam się uda. To nie jest gwarantowane 100%, że przystępujemy do zabiegu i będzie. Natomiast 50%
pamiętajmy, mówimy o grupie pacjentek. To nie jest tak, że dzisiaj podeszłam, za miesiąc podejdę, na pewno będę miała, bo to już 50% występuje, tak? To dla nas może być po pierwszym razie ciąża i dla nas jest to 100%, a dla drugiej pacjentki mogą być 4 procedury z rzędu wynoszące 0%. To trochę jak ze średnią krajową i z pensjami, tak? Ktoś ma 1000 zł, drugi ktoś ma 10 tysięcy, czyli średnio 5500 zarabiamy w naszym kraju. To samo jest z ciążami. Dla każdego pacjenta jest pary ważny efekt końcowy. Natomiast gdzieś o tych wartościach statystycznych należy pamiętać, mieć to z tyłu głowy. Jeżeli dobrze rozumiem, mogłabym wtrącić to na takim zupełnie żywym przykładzie. Wygląda to tak, że para pacjentów, która podchodzi do transferu z blastocystą w piątej dobie, która jest oznaczona jako 4-1-1, ma statystycznie większą szansę niż ta para, która ma siedmiodniową blastocystę oznaczoną jako 2-2-2, załóżmy. Ale to wcale nie znaczy, że ta pierwsza para będzie w ciąży, a ta druga nie, dokładnie, tak? W pewnym sensie tak, znaczy siedmiodniowych blastocyst nie mamy, bo szósta doba jest tym maksimum, prowadzimy hodowlę, ale natomiast należałoby to tak zrozumieć, tak? Natomiast szanse statystycznie są większe. To jest tak, jak kiedyś, pewnie dojdziemy do tego za chwileczkę, w którym momencie transferować te zarodki, tak? Wcześniej transferowano w okolicy trzeciej doby, czyli w stadium tak zwanej moruli, kiedy następowała kompletna kompaktacja. Natomiast od już dłuższego czasu większość klinik, prawie wszystkie, transferują w większości przypadków w piątej, szóstej dobie. Tak? Dlaczego? No dlatego, że badania statystyczne na dużych ilościach zarodków i blastocyst pokazały, że implantacja, czyli zagnieżdżenie się, pojawienie się bicia serca, jest większa przy blastocystach pięciodniowych i to wynosi mniej więcej 50% do 30%, czyli 50% uzyskiwano przy blastocystach pięciodniowych, 30% przy trzydniowych morulach. Tak? To samo dotyczyło efektu żywych urodzeń. Przy blastocystach pięciodniowych statystycznie, mówimy o jakichś tam wartościach globalnych, mamy w granicach 36-40% żywych urodzeń, natomiast przy trzydniowych jest to w okolicy do 30%. Tak? Więc takie czynniki powodują to, że pewne metody ewoluują, zmieniają się i wszyscy też dążą w tym efekcie, żeby uzyskiwać te ciąże jak najczęściej i jak najlepiej. Pamiętajmy też o statystyce. Statystyka jest taką troszeczkę nauką, która bardzo w zawoalowany sposób potrafi sprzedać nam pewne kłamstwo, albo jeżeli go nie zrozumiemy, to też nie do końca będzie to dla nas dobra informacja, że statystycznie trzeba zawsze się dopytać, czego dotyczy ta statystyka. Czy to jest implantacja, czy to jest żywe urodzenie, czy to jest tylko beta biochemiczna. Tak? To jest jeszcze daleka droga. Należy też o tym pamiętać, że od momentu pobrania komórek jajowych do zapłodnienia, uzyskania blastocysty jeszcze jest daleka droga. Jeszcze mamy etap implantacji, etap pierwszego trymestru ciąży, drugiego trymestru żywego porodu, a potem jakieś jeszcze 30-40 lat, żeby się cieszyć efektem finalnym, tak? Więc o tym też należy pamiętać. W każdym razie statystyka podaje nam pewne wartości, które możemy odnieść jako pewien wzór i pewien sposób postępowania, natomiast nie należy do tego się aż tak bardzo emocjonalnie przyklejać, emocjonalnie podchodzić do tego, tak, w ten sposób. Stąd te klasy są ważne, ponieważ generalnie zarodki też dzielimy na tak zwane klasy top quality, czyli wysokiej jakości i nie wysokiej jakości. Tak? Generalnie, jeżeli mamy blastocysty, które są jakości wielkości drugiej, minimum trzeciej klasy lub czwartej wielkości i klasy węzła zarodkowego i tych komórek trofoblastu pierwszej bądź drugiej klasy, mówimy o blastocystach top quality, czyli tej wyższej jakości. Wszystkie poniżej są jakości NTQ, czyli tych non-top quality, co nie znaczy, że te wyższej jakości czy niższej jakości są gorsze lub lepsze. Tu zawsze bym unikał zły, dobry, gorszy, lepszy w przypadku blastocyst. Ta jakość jest tylko po to oznaczania, ponieważ przy tych parametrach, które mamy dla top quality, mamy większy odsetek procentowy uzyskiwanych ciąż. I w ten sposób to dzielimy. Co nie znaczy, że z NTQ nie uzyskamy też ciąż z owych dzieci i tego, czego oczekujemy. Natomiast to jest tylko kwestia statystyki i wyższych szans procentowych, które możemy uzyskać w tym efekcie, tak? Więc tutaj też o tym należy pamiętać. Panie doktorze, a od czego to wszystko zależy? Od czego zależy, czy ten nasz zarodek będzie tej najlepszej jakości, czy może jednak trochę słabszej jakości?
Ja bym tutaj chciała dwa aspekty rozpatrzyć. Po pierwsze to, czy my jako pacjenci mamy na to jakiś wpływ, a po drugie, czy wpływ na to ma doświadczenie i sposób pracy embriologów w laboratorium. Jak wszystko, co jest związane z biologią, z szeroko pojętą medycyną, jest efektem wieloczynnikowym, czyli nie ma na to wpływu jeden konkretny czynnik. Tak? To nie jest kwantowa fizyka, biało, czarne, 0-1. Przede wszystkim wpływ na to mają rodzice. Tak? To jest pierwsza rzecz, która jest bezdyskusyjna. Na pewno rodzice i ich wiek. Nie oszukujmy się, im późniejszy wiek fizjologiczny, tym szanse statystycznie też będą dążyły bardziej w kierunku mniejszych wartości niż większych. Optymalnie biologicznie, tu powiem pewnie może pewne rzeczy, o których nie wiem, wszyscy wiedzą, czują, ale się oburzą, natomiast zaraz sobie pozwolę to wytłumaczyć. Optymalnie najlepszym wiekiem na pierwszą ciążę dla kobiet na przykład jest wiek między 17 a 21 rokiem życia. Ale to jest fizjologicznie, tak? W naszym społeczeństwie kulturowo ten wiek przesunął się co najmniej o jakieś 10, 15, a czasami i 20 lat, tak? Nie jest niczym dziwnym, że przychodzą do nas pacjentki, które są już daleko po 40 roku życia i zabierają się dopiero za pierwszą ciążę. Więc jak widzimy tutaj to przesunięcie między fizjologią i tym, do czego nas przygotowała natura i ewolucja, w stosunku do socjalnych zachowań i kulturowych jest dosyć duże. Więc ten czynnik też należy rozpatrzyć. Jeżeli ktoś chciałby mieć dzieci i o tym myśli, chce się zdecydować, to myślę, że powinien tak sobie ustawić priorytety, że te dzieci powinny być z przodu, a nie, że najpierw jest coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, a potem dzieci, a potem się okazuje, że już mamy bardzo mało czasu na te dzieci, tak? To jest jedna rzecz. U mężczyzn podobnie. Może nie aż tak szybko ten czas spędzi, natomiast fizjologia i zmiany w materiale genetycznym, w produkcji tych komórek w czasie też ulegają pewnym zmianom in minus, więc im wcześniej, tym lepiej mieć te dzieci. Wiele badań pokazuje i obrazuje to, że starsi rodzice mogą liczyć się z większym ryzykiem różnego rodzaju powikłań i chorób u swojego potomstwa, co nie zawsze też jest obowiązkowe. To jest też procent i odsetek pewnych zdarzeń, które mogą wystąpić. Tak? To jest jedna rzecz, czyli rodzice. Rodzice, ich wiek, ich sposób życia i zachowania. Nie zawsze ktoś, kto ma 20 lat, będzie fizjologicznie tak sprawny i dobry, jak ktoś, kto ma nawet 27, 8 czy 30 lat. To zależy też od nas, jako od osobników. Druga rzecz, kwestia procedur medycznych. Tutaj doświadczenie lekarzy, wiedza, praktyka gra istotny czynnik, jaki jest związany z tym, jak prowadzimy pacjenta, parę, pacjentkę, żeby doprowadzić do tego, żeby optymalnie uzyskać materiał w optymalnym czasie i optymalnej jakości. No i trzecia rzecz to jest laboratorium. Laboratorium, które ten materiał pozyska, odpowiednio będzie przetwarzało i doprowadziło do tego, że uzyskamy blastocysty, które znów podamy w sali zabiegowej z powrotem, wrócą do miejsca, czyli do rodzica, do macicy i tutaj znów rodzic odgrywa istotną rolę, tak? Plus po drodze oczywiście cała genetyka, biochemia, fizjologia i wiele, wiele czynników, o których ciągle jeszcze nie wiemy albo dopiero się uczymy, które są bardzo istotne i pewnie w jakimś czasie będziemy mieć o tym informację, tak? Troszeczkę jakby stan wiedzy i medycyny i biologii o tym, jak to się dzieje, że z dwóch komórek powstaje nowy człowiek i się rozwija albo się nie rozwija, przypomina naszą wiedzę jak trzylatka o telewizorze. Wiemy, że jest pilot, naciskamy czerwony guzik i są bajki. Natomiast gdyby tego trzylatka ktoś zapytał, jak ten telewizor jest zbudowany i dlaczego działa, no to mało który trzylatek będzie w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie. Podobnie my wyglądamy w stosunku do natury i do biologii i do wszystkiego, co się dzieje. Wiemy, że tutaj trzeba nacisnąć, to pobrać komórkę, tu ułożyć, no i wyjdzie albo nie. Natomiast wszystkie mechanizmy molekularne, wszystko, co jest z tym związane, jest dopiero początkiem tej wiedzy, którą zdobywamy i którą się uczymy. Tak? Z każdym rokiem bardzo szybko tą wiedzę kumulujemy, mamy globalny przepływ informacji, mamy spotkania, mamy wymianę publikacji, natomiast ciągle jeszcze się rozwijamy i ciągle dużo jeszcze nie wiemy. Tak? A oprócz tego też należy do tego podejść w taki sposób troszeczkę bardziej filozoficzny, też się zastanowić, po co chcę mieć te dzieci, co chcę tym dzieciom dać i co chcę też tym dzieciom przekazać, jeżeli one się już pojawią, żeby nie traktować dziecka jak towar konsumpcyjny. Chcę mieć dziecko, bo
koleżanka ma albo chce mieć dziecko, bo sąsiad ma, tak? To tak jak samochód, też sobie kupię czerwony, nie wiem po co, ale będę miał, tak? Nie traktujmy rzeczy związanych z prokreacją, z dzieckiem bardzo komercyjnie, bardzo przedmiotowo. Starajmy się tutaj włożyć emocje i to, co jest w nas najlepsze, żeby temu dziecku udostępnić wejście na ten świat, ale też i egzystencję w jak najlepszych warunkach. Poprzez nasze działania i poprzez działania, które będziemy pokazywać i to dziecko będzie gdzieś naśladowało po nas. Tak? To też jest istotny element, którym gdzieś się zapomina. Tak? Coś, co jest nienamacalne, niefizyczne, niemedyczne i niepoliczalne tak łatwo. Panie doktorze, zanim zadam następne pytanie, to chciałam tylko powiedzieć wszystkim, którzy nas oglądają, że my cały czas śledzimy pytania, które do nas przysyłacie i oczywiście one wszystkie zostaną zadane panu doktorowi. Natomiast teraz podczas live'a prosimy was, żebyście zadawali pytania tutaj w komentarzach, będzie nam łatwiej do nich się dostać niż w tym okienku, w którym zostawiliśmy je na stories, ale tam też zaglądamy. Panie doktorze, zanim przejdziemy do pytań osób, które nas oglądają, chciałam zapytać o mrożenie. Czy kriokonserwacja zarodków jest dla nich rzeczywiście zupełnie bezpieczna? I jak długo taki zarodek może być bezpiecznie przechowywany w ciekłym azocie? Rzeczywiście, mrożenie zarodków, mrożenie gamet, czyli komórek rozrodczych w postaci plemników czy komórek jajowych jest bezpieczne i doświadczenie i teoria pokazuje to, że wartość tego materiału jest taka sama jak materiału świeżego, albo inaczej mówiąc, nie ma istotnych różnic statystycznych między materiałem świeżym a materiałem mrożonym, który wykorzystujemy podczas wszelkich zabiegów związanych z prokreacją. Jak długo można przechowywać? No, ostatnie publikacje mieliśmy gdzieś tam po 30 latach materiał w postaci komórek rozrodczych plemników wykorzystano, uzyskano zdrowe ciąże. Tak? Praktycznie można tak długo przechowywać, dopóki jest ciekły azot w banku. Te procesy biologiczne są tak spowolnione i tak bliskie zeru, że czas praktycznie dla tych komórek czy dla tych zarodków się zatrzymuje. Natomiast nie zatrzymuje się czas dla tych rodziców. Należy o tym pamiętać, że materiał biologiczny w postaci komórek, takich jak plemniki czy komórki jajowe, no, to biegnie tak samo szybko, a w banku możemy przechowywać materiał rozrodczy tylko do czasu, dopóki żyje nasz dawca. Chociaż ciężko sobie wyobrazić, żeby, nie wiem, 90-letni ojciec zgłosił się po ten materiał celem wykorzystania. Chociaż może, nie wiadomo. Natomiast przepisy tego nie przewidują. Natomiast zarodki, no, musimy przechowywać, takie są przepisy, dopóki są, nie są wykorzystane w celach prokreacji, no to je przechowujemy. No i jak długo, nie wiem. No, metody in vitro mrożenia, no to jest już czwarte dziesięciolecie, czy prawie za chwilę będzie piąte gdzieś biegło. Mamy taki materiał, wykorzystujemy i no, widzimy, że nic się takiego nie dzieje. Tak? Dzieci po in vitro nie rodzą się z jakimiś stygmatami, dzieci po mrożeniu nie rodzą się w czapkach futrzanych, więc tutaj należałoby z tymi mitami walczyć jak najbardziej, bo czasami się to wydaje śmieszne, ale potem to się wydaje straszne, jeżeli słyszy się głosy tego, co się mówi na mieście w jakichś tam sytuacjach oficjalnych czy mniej oficjalnych. Dokładnie tak. Panie doktorze, musimy przejść do pytań naszych widzów, bo trochę ich jest, a mamy ograniczony czas. Pierwsze pytanie to jest pytanie o konkretny zarodek. Czy morula w piątej dobie to zarodek zatrzymany, czy warto go transferować? No, jeżeli mówimy o tej moruli w piątej dobie, to rozumiem, że ona doczekała tej piątej doby, ktoś ją zamroził i czeka w banku, tak? Jeżeli jest zarodkiem, tak jak mówię, pod względem przepisów, no, nie możemy go zniszczyć, bo nie ma jakichś wytycznych, nie robiono pewnie żadnych badań genetycznych. Można go transferować, natomiast jakie będą efekty? No, pewnie mniejsze niż przy klasycznym. Modula powinna być dużo wcześniej. Jeżeli się nie rozwinęła w tej piątej dobie w blastocystę, to coś z tym materiałem albo w tempie rozwoju, albo generalnie jest nie tak, więc nie należałoby liczyć z dużymi się szansami na ciąże, co nie znaczy, że można je wykluczyć do zera, tak? W ten sposób. Oczywiście każdy przypadek i tak należałoby rozpatrzyć indywidualnie. Tu ciężko pewne ogólne rzeczy zastosować w poszczególnych przypadkach, tak? Należałoby przyjrzeć się historii, zobaczyć, jak wyglądały inne zarodki, jaki był wiek kobiety, ile było wcześniej transferów, czy to był pierwszy transfer, no dużo czynników, które należałoby rozważyć. Natomiast generalnie, jeżeli to jest modula w piątej dobie, no to coś w tempie rozwoju poszło nie tak, jak sobie zgodnie ze schematem przewidzieliśmy, co nie znaczy, że może być to zupełnie niedobre. Tak? Dziękuję panie doktorze. Kolejne pytanie. Czy można poddać badaniu genetycznemu zarodki, które wcześniej zostały zamrożone?
No technicznie można. Natomiast formalnie powinno się pobrać materiał do badań genetycznych wcześniej przed zamrożeniem, zrobić badania i tak, tak? Teoretycznie odmrażanie i zamrażanie materiału genetycznego w postaci zarodka, każde zamrażanie i odmrażanie jest w jakiś sposób urazowe dla tego materiału. To jest najbardziej newralgiczny punkt podczas całej procedury. Sam zamrożony materiał praktycznie jest, tak jak mówiłem, zatrzymany w czasie, natomiast każde zamrożenie, odmrożenie powoduje ryzyko jakichś uszkodzeń. Także mówię, no biologicznie pod względem laboratorium można to dokonać, natomiast medycznie no niespecjalnie, tak? Należałoby jakby rozważyć pewne za i przeciw, dlaczego chcielibyśmy to badanie genetyczne wykonać, też zastanowić się, dlaczego ktoś nie wykonał go wcześniej. Jeżeli to były jakieś istotne choroby, no to należało pewnie zrobić to wcześniej. Jeżeli ktoś z jakiegoś powodu teraz nad tym się zastanowił, to też mówię, rozpatrzyć należałoby to indywidualnie. Kolejne pytanie jest inne, a jednak zahacza o podobne tematy. Nasze zarodki zostały zamrożone w trzeciej dobie. Czy można je rozmrozić, dohodować i ewentualnie ponownie zamrozić? No już tego nie. Tego nie. Póki co warsztat biologii jeszcze nie jest na takim etapie. Jeżeli zostały zamrożone w trzeciej dobie, to co możemy z nimi zrobić, to możemy je transferować w trzeciej dobie, czyli podać bezpośrednio i oczekiwać ciąży. Natomiast nie dohodowujemy, nie domrażamy, nie robimy takich procedur. Ja podejrzewam, że tutaj istotą tego pytania jest to, żeby zmniejszyć ilość potencjalnych transferów albo komórek do przechowywania, zarodków do przechowywania. Ale tego już nie mamy w pytaniu. Nie mam to ocenić, prawda? Tego nie wiemy. Zarodek 5BB. Dobry? Tak jak każdy, tak? No, to jest jeszcze oznaczenie ze starej klasy, ale zarodek. Ładny czy nieładny? Jest to zarodek, który nadaje się do transferu, jak najbardziej. Jeżeli mamy taki zarodek, jest to w tej lepszej części zarodków, tak? Kolejne pytanie z konkretnymi danymi o zarodkach. Szósta doba. 3BA, 2BB i 2CB. O czym to świadczy? O tym to świadczy, że te zarodki nie rozwijały się w takim tempie, jakim byśmy sobie życzyli. Rozwinęły się, bo widzimy, że mamy blastocystę, natomiast mniejsze niż założyliśmy. To świadczy o tym, że gdzieś tam statystycznie są w tej krzywej Gaussa bardziej po prawej stronie, co nie znaczy też, że wykluczamy je jako potencjalne przyszłe potomstwo. Tak? Natomiast gdzieś są, gdzieś troszkę z tyłu w stosunku do wzorca, który przyjęliśmy. Kolejne pytanie, panie doktorze. Czy są badania, które określają, jakie są szanse przy transferze zarodka w drugiej, trzeciej i piątej dobie? Chodzi o różnicę w szansie na uzyskanie ciąży. Jest dużo badań przeglądowych, to co nawet cytowałem na początku naszej rozmowy, że implantacja na przykład zarodków z trzeciej doby w porównaniu do zarodków z piątej doby to jest tak jak 50% do 30, bo mamy 50% szans przy tej implantacji przy piątej dobie, mniejsze przy trzeciej dobie, żywe porody też są większe przy piątej dobie. Tych prac przeglądowych jest bardzo dużo, generalnie podsumowując, lepsze szanse mamy na zarodki z piątej doby niż na te z szóstej doby, statystycznie rzecz biorąc. Chociaż czasami stosuje się, tak jak mówię, metodę z różnych powodów medycznych, ale to tak jak tutaj mówię, zawsze należałoby się przyjrzeć danemu przypadkowi osobno, gdzie transferujemy w trzeciej dobie, tak? Ale generalnie statystycznie dlatego stosuje się w większości klinik właśnie piątą dobę, bo szanse są większe. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam to zamysł autorki tego pytania, ale pytanie jest o to, czy jakość spermy ma wpływ na czas transferu, czyli rozszerzając, myślę, że chodzi o to, czy jakość nasienia ma wpływ na jakość zarodka, a tym samym później na to, w której dobie on jest transferowany. Jakość nasienia ma wpływ na to, czy w ogóle będzie nam się zarodek rozwijał. To jest jedna rzecz, a druga, w jakim tempie się nam będzie rozwijał. I też jakość nasienia będzie istotna gdzieś po trzeciej dobie, kiedy pewne geny, które są związane z plennikiem, zaczną się angażować, zaczną się aktywniać. Tak? Natomiast w biologii jest wiele takich mechanizmów, które jeżeli coś ma źle pójść, to lepiej ten materiał zutylizować, wyłączyć, nie rozwijać go dalej, niż doprowadzić do tego, żeby nam się rozwinął niewłaściwy płód. Ewidentnie podsumowując, jakość nasienia ma duże znaczenie, tak samo jak jakość komórek jajowych, jak najbardziej. Dziękuję, panie doktorze. Kolejne pytanie. Jaki
wpływ może mieć zły wynik badania HBA na jakość zarodków? Zły wynik badania HBA mówi nam o tym, że należy zupełnie inaczej potraktować materiał w postaci plemników podczas zapłodnienia in vitro. Wynik HBA, jeżeli jest słaby, świadczy o tym, że duża część statystycznie plemników w tym badaniu nie jest dojrzała, tak? Czyli efekt jest taki dla biologa, że należy zastosować metodę tak zwaną PIXI, kiedy dobieramy plemniki, które są dojrzałe, czyli filtrujemy już na etapie przed zapłodnieniem te plemniki, które są niewłaściwe od tych plemników, które są właściwe pod względem właśnie HBA, czyli dojrzałości plemnika. To jest Panie jakby doktorze, decyzja i informacja dla laboratorium, co należy zrobić z takim materiałem. Po to się wykonuje zresztą testy HBA, żeby ocenić. Mam jeszcze takie pytanie, które bardzo często pada, chociaż dzisiaj akurat podczas live'a nie padło. Pytanie o to, czy gorsza klasa zarodka, czy to jeżeli on nie jest najlepszy ze spodziewanych, może być powodem decyzji o transferze nie jednego, a dwóch zarodków. W niektórych przypadkach tak. Może być to decyzja, żeby podać więcej niż jeden zarodek. Oczywiście rozpatrując pozostałe czynniki medyczne, jak wiek, niepowodzenia i tym podobne rzeczy, które są obwarowaniami zarówno medycznymi, jak i prawnymi. I też przedstawiając jasno informację pacjentce, że podanie więcej niż jednego zarodka zawsze grozi efektem ubocznym w medycynie jakby niepowołanym, czyli ciążą mnogą. Tu może się okazać, że okej, wszystko nam zastrzeli, wykona się prawidłowo i będziemy mieli podwójne szczęście. To jest też jakiś efekt uboczny. O tym należy pamiętać i też należy poinformować pacjentkę, zresztą to nawet się informuje na papierze. Także to jest pewna rzecz. Czasami się takie rzeczy stosuje i można to rozpatrzyć, tak jak mówię, mając na uwadze całą historię danego przypadku. Pamiętam taką cudowną trójkę dzieci urodzonych z transferu dwóch nierokujących zarodków. Tak one były nazwane wtedy. Także rzeczywiście trzeba brać wszystkie aspekty pod uwagę. Panie doktorze, dwa nieudane transfery już za nami. Oba zarodki słabsze z szóstej doby. Czy to może być przyczyna tych nieudanych transferów, jak rozumiem? No, przyczyną nieudanych transferów zawsze są jakieś zarodki i organizm kobiety, tak? Dwa nieudane transfery, jeżeli w ogóle tylko były dwa, to jeszcze nie jest jakiś powód do nieszczęścia. Należałoby pewnie z lekarzem prowadzącym pewne rzeczy przemyśleć, przeanalizować, przegadać to z laboratorium i zastanowić się, co można zmienić, co polepszyć. Tak? To jest kwestia też jakości zarodków, jakie uzyskujemy i efektów w postaci braku ciąży. Tak? Natomiast należałoby się temu jeszcze raz przyjrzeć i nie jest to jakaś tragedia, dwa niepowodzenia, tak? To tak jak mówię, kwestia wszystkiego, od wieku począwszy do procedur, do wszystkiego, tak? No, w każdym razie dwa, no to nie powód, żeby zarzucić to wszystko. Są pacjenci, którzy no, dużo, dużo więcej razy podchodzili, zanim uzyskali efekt końcowy. I ostatnie pytanie, panie doktorze, bo czas nam się kończy, wiem, że biegnie pan zaraz na zabiegi. Czy blastocysta z szóstej doby daje mniejsze szanse na ciążę niż ta z piątej? Nie, tutaj nie. Jeżeli mamy blastocystę szóstej doby, tylko kwestia klasy, tak jak mówię, ale jeżeli jest to dobra blastocysta i ona jest z szóstej doby bądź z piątej doby, szanse są bardzo podobne, jeżeli chodzi o szanse na ciążę, na implantację. Panie doktorze, bardzo pięknie dziękuję za ten niesamowicie cenny czas. Naprawdę ilość informacji takich, które można fajnie praktycznie przełożyć na to, jakie dokumenty mamy przed sobą często z tego laboratorium, które w ogóle nie rozumiemy, a tutaj nagle może się okazać, że rozumiemy, to jest nieocenione. Bardzo dziękuję. Tych pytań jest mnóstwo i pewnie gdybyśmy jeszcze mieli trochę czasu, to pojawiłyby się następne, ale ja już Was uspokajam. Już 26 sierpnia na naszym Instagramie będzie sesja Q&A z embriologiem Salve Medica. To będzie inny embriolog niż pan doktor, ale to będą na pewno równie cenne godziny. Ten live będzie oczywiście zapisany, także jeżeli nie mogliście nas oglądać od początku, to możecie sobie na to stworzyć w każdym możliwym dla siebie dogodnym momencie, a tymczasem raz jeszcze pięknie dziękuję. Moim gościem był dr Arkadiusz Samojedny z kliniki Salve Medica. Dziękuję serdecznie wszystkim. Dziękuję pani za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia.